Kongo. Szczepienia w części krajów w Azji dopiero pod koniec 2021. Kraje Azji i Pacyfiku nie mają gwarancji wczesnego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 i powinny przyjąć długoterminową strategię walki z pandemią, stwierdził dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia WHO na region zachodniego Pacyfiku. Jak poinformował, szczepienia w niektórych krajach regionu mogą rozpocząć się dopiero z końcem 2021 roku. Opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to jedna sprawa. Wyprodukowanie jej w odpowiedniej ilości i dotarcie do wszystkich, którzy jej potrzebują, to kolejna, zaznaczył w czwartek w Dżakarcie regionalny dyrektor WHO dr Takeshi Kasai podczas briefingu na temat sytuacji w regionie. Niektóre kraje podpisują umowy na zakup szczepionek we własnym zakresie i mogą rozpocząć szczepienia w nadchodzących miesiącach, ale inne będą mogły to zrobić dopiero w połowie lub pod koniec 2021 roku, oceniła koordynatorka do spraw podstawowych leków i technik leczenia w WHO dr Socorro Escalante. Przedstawiciele WHO zaapelowali, aby w pierwszej kolejności szczepione były osoby w grupach podwyższonego ryzyka. Ostrzegli, że nawet masowe szczepienia nie powstrzymają całkowicie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, więc rządy państw powinny przyjąć długoterminową strategię postępowania z nowymi infekcjami, przewidującą więcej testów, śledzenie kontaktów i środki kwarantanny. Sytuacja w regionie. Region zachodniego Pacyfiku WHO obejmuje 37 państw i terytoriów zamieszkanych łącznie przez 1,9 miliardów ludzi. Część z tych krajów, w tym Japonia i Korea Południowa, mierzy się ostatnio z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, ciężkich przypadków COVID-19 i zgonów na tę chorobę. Służby medyczne Tokio po raz pierwszy od początku pandemii zgłosiły w czwartek ponad 800 nowych infekcji wykrytych w ciągu jednej doby. W związku z rosnącą liczbą chorych w ciężkim stanie władze stolicy Japonii po raz pierwszy podniosły też alert dotyczący obciążenia służby zdrowia na najwyższy poziom w czterostopniowej skali, podała agencja prasowa JODO. Władze Korea Południowa od dwóch dni wykrywają ponad 1000 nowych przypadków zakażeń, rośnie też liczba chorych w ciężkim stanie. W czwartek zgłoszono 22 zgony na COVID-19, najwięcej w ciągu jednej doby od początku pandemii. Rząd rozważa podniesienie regulacji przeciwepidemicznych na najwyższy poziom, poinformowała agencja prasowa HAB. Z kolejną falą infekcji boryka się również Hongkong, gdzie władze zgłosiły w czwartek 82 nowe zakażenia. Dobowe bilanse w regionie oscylują w ostatnich tygodniach wokół 100. A w wielu przypadkach służbom medycznym nie udaje się ustalić drogi zakażenia, co wywołuje obawy o kolejne skupiska infekcji. Władze Hongkongu zamierzają kupić 7,5 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 z Chin kontynentalnych, ale w społeczeństwie regionu pojawiają się obawy o jej skuteczność i bezpieczeństwo, gdyż dane z trzeciej fazy prób klinicznych nie zostały jeszcze ogłoszone. W hongkońskim parlamencie pojawiła się propozycja, aby rząd płacił po 5000 dolarów hongkońskich 2,3 tysięcy złotych osobom, które dobrowolnie się zaszczepią, podała publiczna stacja RTHK.